Cześć, witajcie serdecznie. W ostatnim odcinku zastanawiałem się nad bezlusterkowcami oraz nad lustrzankami, jaką mają przyszłość. Czy opłaca się przejść już w tym momencie na bezlusterkowce? Mówiłem również o tym, że zamierzam zmienić aparat, kupić nowy. Chciałem zostać z Nikonem, lub też przejść na system bezlusterkowy. Co się wydarzyło od tamtego czasu? A mianowicie to, że z Nikona pozostała mi jedynie stara połamana osłona z 18.105. Natomiast od miesiąca jestem posiadaczem systemu Sony. W tym odcinku opowiem, dlaczego zmieniłem system oraz przedstawię pierwsze wrażenia z użytkowania nowego aparatu, jakim jest Sony. Ehm, powiem dokładnie, co kupiłem, jakie mam w planach e, jeszcze zakupy, jeżeli chodzi o ten system, no i przedstawię wszystkie wady i zalety, jakie do tej pory udało mi się znaleźć. Natomiast na e, dokładną recenzję na pewno e, zaproszę Was później, gdzie postaram się zrobić kilka sesji. Dzięki temu będę mógł Wam pokazać e, między innymi też zdjęcia, jakie z tego wychodzą. Na samym początku, chciałbym powiedzieć dlaczego. E, Miałem zamiar zmienić system i dlaczego to zrobiłem. W zeszłym roku zaczęły pojawiać się zlecenia, które wymagały ode mnie posiadania aparatu z dużą matrycą. Posiadałem Nikon D750, tam było 24 miliony pikseli, ale potrzebowałem czegoś większego. No i oczywiście, pierwsza myśl to była: Biorę Nikon D850. Powiem Wam tak. Miałem Nikona do 850 już w koszyku. W zasadzie wystarczyło kliknąć kup, wpisać dane i miałbym ten aparat ze sobą i byłbym do tej pory z Nikonem. Ale jakoś tak stwierdziłem, że jeszcze trochę poczekam, jeszcze trochę się poorientuję, co tam słychać w branży fotograficznej i miałem sesję. Miałem sesję, podczas której korzystałem praktycznie cały czas z przysłony 1.4. Musiałem przekadrowywać, punkty autofokusa, wszystkie są w środku. Do tego modelka pozowała płynnie, ja się poruszałem, było tam niewygodnie, bo było dość ciasno, było mało miejsca. No i wszystko to wpłynęło na to, że był duży odsetek nieostrych zdjęć. I wtedy zacząłem myśleć o tym, a może by tak pomyśleć o lustrekowcu, a może się troszkę rozejrzeć. I przypomniało mi się o tym, że Sony robi pełne klatki. Przypomniało mi się również to, że jak pojawiła się R3, A7R3, to czytając recenzję i patrząc na to, co potrafi, oczywiście z jakichś tam wstępnych pierwszych testów, i pomyślałem sobie, że to mógłby być jedyny aparat bezlusterkowy, który bym chciał mieć, gdybym zmieniał z lustrzanki. I wtedy się zaczęło. Przez kilka miesięcy czytałem, dowiadywałem się, rozmawiałem z ludźmi, oglądałem wszystko co się dało, szukałem również problemów tego systemu jakie są. Yy, miałem okazję potestować kilka razy pracować z tym aparatem w studio. No i klamka zapadła. Po 12 latach rozstałem się z Nikonem, sprzedałem cały system. No i teraz buduję na nowo system Sony. Możecie spytać jeszcze dlaczego system bezlusterkowy? A mianowicie dlatego, że pozwolił on mi robić zdjęcia znacznie łatwiej, znacznie szybciej, ze znacznie większą celnością. Co akurat przy tym, co ja wykonuję, jest dla mnie bardzo ważne. Wzrósł mi odsetek, jakby podczas tych testów, odsetek zdjęć udanych, zdjęć ostrych i łatwość, jaka była przy robieniu tych zdjęć, była naprawdę dla mnie czymś niesamowitym. Co w takim razie kupiłem? Kupiłem Sony A7R3. Do tego Sony 85 mm 1,4 G Master. Oraz mam jeszcze 24,70 też Sony G Master 2,8 światełku. Musiałem oczywiście sprzedać całą resztę sprzętu, dlatego niedługo y, będzie u mnie Quadrolight Navigator X2 do Sony oraz y, wybrałem lampę błyskową Strobosa 60, y, również od Quadrolighta, z tego względu, że po prostu mam Atlasa 600 i po prostu lampę będę miał w jednym systemie, nie będę musiał dodatkowych odbiorników kupować i, i będzie to wszystko fajnie działało. Jeżeli chodzi o obiektywy, to obiektywy 2 na chwilę obecną mi wystarczą, ale w przeciągu kilku miesięcy myślę na pewno pojawi się u mnie Zeiss Planar 1.4 50, bo tego mi brakuje. I w zasadzie nie potrzebuję nic więcej. Teraz chyba to co wszystkich najbardziej ciekawi, czyli zalety i wady nowego systemu, czyli moje pierwsze wrażenia po miesiącu użytkowania Sony A7R3. Na początku chciałbym powiedzieć, że dla mnie osobiście y, niczego nie straciłem przechodząc na system Sony, a jedynie zyskałem y, dużo naprawdę fajnych rzeczy. Oczywiście są wady, jestem osobą, która bardzo dokładnie sprawdza i, i męczy sprzęt, jeżeli chodzi o, y, o nowości, i znalazłem kilka wad, ale one są praktycznie dla mnie, dla mnie oczywiście, y, bardzo mało ważne i, i zupełnie nie utrudniają mi pracy. Zacznijmy od zalet. Pierwszą rzeczą. Jaka jest dla mnie bardzo ważna jest elektroniczny wizjer. Na tym wizjerze, po pierwsze, jest on bardzo duży w porównaniu do mojej D750, ale możemy widzieć całą ekspozycję w wizjerze, jak i też na ekranie. Na wizjerze widzimy to samo, co widzimy na ekranie, czyli widzimy tak naprawdę ekspozycję, która jest na żywo. Czyli załóżmy zmieniając sobie czas, widzimy, jak zdjęcie się robi ciemniejsze, wydłużając czas, robi się oczywiście jaśniejsze. Czyli wszystkie nastawy, które wprowadzimy, automatycznie mamy widoczne na ekranie i nie musimy się zastanawiać, czy zdjęcie wyszło dobrze. Z reguły było tak, że robiło się zdjęcie, patrzyło, czy nastawy były OK i robiło się dalej. Teraz nie trzeba. To wszystko widać, to jest strasznie wygodne. Możemy widzieć histogram, możemy mieć naprawdę przeróżne rzeczy wyświetlone na Zarówno w wizjerze, jak i na ekranie. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz i ona naprawdę dużo zmieniła dużo uprościła mi pracę i mogę się skupić tak naprawdę na kadrach. Następną rzeczą jest sprawa, na którą nie zwracałam uwagi, i to nie było dla mnie argumentem do przejścia na system bezuserkowy, a mianowicie waga i rozmiar. Powiem Wam tak, dopóki nie zacząłem pracować z tym aparatem, to uważałem, że to nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi o Nikona, miałem Nikona D750, który był naprawdę lekki, jeżeli chodzi o, 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 o profesjonalne, półprofesjonalne lustrzanki. Natomiast miałem Sigma 85, ogólnie miałem cały system Sigma Art, które były duże i ciężkie. Z Nikonem. Nie, miał, nie miałem problemu, aby pracować z tak ciężkimi obiektywami, ale przykładowo nie utrzymałem takiego zestawu w jednej ręce. Również po wielu godzinach pracy czułem w rękach na drugi dzień, że, że, że no jednak ten ciężar trzymałem przez cały na przykład wieczór albo, albo czasami nawet dłużej. Jeśli chodzi o, o, o ten system, to ta 85 jest jednym z cięższych obiektywów takich stałogniskowych. No nie mówię oczywiście jakichś 7200 i tak dalej, ale ten G-Master jest ogromny, jeżeli chodzi o, o bezlustra. Tak samo 2470. Natomiast, one są zresztą bardzo podobne wagowo. Natomiast, no ja jestem w stanie utrzymać w jednej ręce system. Jestem naprawdę w stanie robić zdjęcia, trzymając w jednej ręce i mam drugą wolną. To jest coś niesamowitego, ponieważ yy, tak naprawdę mogę mieć tylko lżejsze obiektywy do tego aparatu, więc wtedy już wygoda pracy jest naprawdę naprawdę bardzo duża. I zacząłem odczuwać wygodę z pracy z, z lżejszym systemem. Pomimo, że jest on naprawdę w porównaniu do innych bezlustrekowców i mniejszych obiektywów, i tak cięższy, jeden z najcięższych, jeżeli chodzi o, o bezlustra. Natomiast nie ma porównania z wagą, jaką miałem przy lustrzance. Czyli ten sam zestaw w Nikonie nie byłem w stanie otrzymać w jednej ręce, robić normalnych zdjęć. Następną rzeczą jest duża matryca. To było jakby powodem głównym mojej przesiadki, tak samo jak autofocus, o którym za chwilę powiem. Ta matryca jest naprawdę świetna, co tu dużo mówi, 42 ponad miliony e, pikseli. Naprawdę świetny zakres tonalny e, tej matrycy. E, rozdzielczość bardzo duża, ostrość, jaką otrzymujemy, e, szczegóły, jakie mamy, no jest fenomenalna. Tutaj po prostu nie ma się nad czym zastanawiać. Następną rzeczą e, jest chyba jedna z najważniejszych funkcji która też miała wpływ przy w ogóle podejmowaniu decyzji o przejściu na bez lustra, czyli IAF. To jest coś niesamowitego, ponieważ przyciskając jeden guzik, można sobie wybrać jakikolwiek, przyciskając jeden guzik, rozpoznaje nam oko i w tym i cały czas śledzi to oko. To jest coś niesamowitego, ponieważ modelka może się ruszać ja cały czas na ciągłym autofokusie, przyciskam ten guzik i cały czas śledzi oko modelki i mogę robić zdjęcia na przysłonie 1.4. Naprawdę ta celność jest bardzo duża. Mało tego, Sony G Mastery, te obiektywy mają tutaj guziki. Słone zdajmy. Mają tutaj przycisk, który można sobie też zaprogramować. Ja sobie zaprogramowałem właśnie do śledzenia jakby oka. I przyciskając tylko ten guzik, cały czas śledzi mi oko modelki, robię zdjęcia i skupiam się na kadrowaniu. Następną rzeczą jest pokrycie punktami autofokusa. W tym momencie mam włączone. Widać taki, taką brameczkę w środku, prostokąty. To są wszystko punkty, które mogę zmieniać za pomocą joysticka i zmieniam w ogóle te punkty. I tu wszędzie jest detekcja fazy. Po za jest detekcja kontrastu, która zawsze działała słabo i bez lustra wcześniej miały tą wadę, że po prostu ta detekcja kontrastu działała kiepsko. Natomiast teraz w A7R3, jak widzimy, bardzo duży jest zakres tych punktów fazowych autofokusa, i jest po prostu fenomenalnie szybkie, i wszystko działa ekstra. I w takim przypadku po prostu nie ma problemu, żebyśmy wybrali sobie jakiś punkt i ostrzy nam w tym miejscu idealnie, naprawdę. Następną rzeczą jest ostrzenie manualne i focus peaking, jaki mamy, czyli wyświetlanie um, możemy sobie ustalić. Również szczegóły, w jaki sposób ma być to wyświetlane, ale pokazuje nam ostrość, w jakim punkcie, w jakim, w jakim miejscu jest ostrość, jaką ustawiamy. Również jest ciekawostka taka, że możemy ustawić jakby przybliżenie, czyli zooma. W tym momencie wam to pokażę. Nie wiem, czy będzie widoczny, ale przełączając, teraz mamy tego zooma. Jak sobie ustawię ostrość? Tak, to jest. To jest w tym momencie, jakby pełen kadr. Natomiast, jak zaczynam kręcić, następuje przybliżenie, gdzie mogę sobie dokładnie ustalić ostrość na obiekcie. Tutaj tego nie widzicie, ale pojawiają się takie czerwone kropeczki, gdzie pokazują po prostu, czy w danym, moment, czy w danym punkcie, gdzie w danym punkcie jest ustawiona ostrość. To jest fenomenalne i naprawdę bardzo łatwo się ostrzy w ten sposób manualnie. I ogrom szkieł, jaki jest przez różnego typu adaptery podczepiana pod Sony powoduje też naprawdę praca z nimi z manualnym ustawianiem ostrości jest naprawdę bardzo prosta i, i bardzo skuteczna. Następna rzecz to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezlusterkowce. A mianowicie zrobiłem poradnik na temat kalibracji obiektywów Sigma za pomocą USB-doka. Bardzo dużo osób mi pisze e-maile i wiadomości, komentarze na ten temat. Dużo osób pyta, nawet do mnie dzwonią i staram się pomagać jak tylko mogę. Natomiast w systemach bezuserkowych ten problem zupełnie znika. Zastanawiałem się, czy jest tak naprawdę, czy wszystko, no, teoretycznie z samego sposobu działania, to było logiczne, że nie powinno być tego problemu, ale wiadomo, że, że póki się tego nie zobaczy samemu, no to nie do końca można w to wierzyć. I teraz wam coś pokażę. Pod, podłączyłem 85 pod aparat. Pierwsze co to, postawiłem na statywie, ustawiłem tak jak trzeba, wziąłem tablicę kalibracyjną, zrobiłem zdjęcie, aby sprawdzić, jak ostrzy. Pach, pierwsze zdjęcie i spójrzcie. Idealnie w punkt, po prostu idealnie, naprawdę. Byłem niesamowicie zaskoczony, bo po prostu nie musiałem nic robić. Wiedziałem, że aparat y, trafi tam, gdzie wyceluje. To było coś niesamowitego, bo zupełnie zniknął problem y, kalibracji. Następną rzeczą jest to, że praktycznie wszystkie guziki, jakie mamy w body, w tym systemie możemy konfigurować, czyli nadawać parametry. Tutaj mamy dwa przyciski: C1, C2, tutaj mamy C3, tutaj mamy na dole C4, ale tak samo możemy ustawiać kółko na boki, środkowy przycisk. No naprawdę, tutaj możemy również dwa guziki al y, ALA ustawiać. W zasadzie praktycznie każdy przycisk y, y, ma możliwość konfiguracji. Możemy dobierać do niego. Praktycznie wszystkie funkcje, jakie mamy w aparacie, to jest bardzo wygodne. Sądziłem, że to nie będzie miało znaczenia. Dzięki temu wszystkie przyciski, pod wszystkie przyciski ustaliłem wszystkie e, parametry, które są mi potrzebne e, do szybkiej zmiany podczas sesji. No i dzięki temu nie muszę nawet odrywać wzroku i mogę, e, oczywiście, po przyzwyczajeniu, gdzie co jest, e, wszystko robić bez odrywania wzroku od. Od, od wizjera y, i mogę wszystko przestawiać. Jest to bardzo wygodne i i ułatwia po prostu pracę. Na sam koniec y, dla mnie duża zaleta w porównaniu do tego co y, miałem w Nikonie jest to, że Sony dba o klienta. Naprawdę nie chcę tutaj mówić jako nie wiem osoba, która przeszła na Sony i nagle staje się jakimś fanbojem i tak dalej, będzie teraz wychwalać y, ponad niebiosa. Natomiast y, w Nikonie, jak miałem kilka body, y, Aktualizacje to była rzadkość. Te aktualizacje w zasadzie nie wnosiły nigdy nic wielkiego. W niektórych aparatach była tylko jakaś jedna aktualizacja, która tam wnosiła typu poprawę stabilności i tak dalej, i koniec. Natomiast w Soniaczu oni od samego początku wprowadzili bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo usprawnień. Nawet teraz, za kilka miesięcy, na chwilę obecną, wyszła informacja, że Ulepszają system autofokusa, ma być e, na przykład śledzenie oka zwierząt, chociaż to mi nie jest zupełnie potrzebne, ale, ale zrobili to, o co prosili ludzie. Zależało ludziom na tym pomyśle i to wprowadzają. E, tak samo e, niektórzy narzekali na to, żeby, żeby korzystać e, z IAF, czyli z tego śledzenia oka trzeba wcisnąć guzik i go trzymać. I w następnej aktualizacji ma to zostać zmienione, czyli nie będzie trzeba trzymać cały czas guzika, żeby było śledzenie oka. To są naprawdę rzeczy, które mam wrażenie, że Sony słucha i wszystkie rzeczy w poprzednich, na przykład modelach, które były rzeczami, które były dużymi wadami, na które ludzie narzekali, w następnym modelu, jakim jest właśnie R3, zostały poprawione. I to mi się podoba, że, że, że widać, że Sony słucha Wyciąga wnioski, mało tego. Cały czas wspiera dodając nowe funkcjonalności w oprogramowaniu, dodaje nowy firmware. I to w zasadzie wszystkie główne, według mnie, zalety w porównaniu do lustrzanek. A więc podsumowując, największymi zaletami. Jest świetny wizjer elektroniczny, dzięki któremu mamy na żywo podgląd. Jest waga, rozmiar, który jednak robi różnicę. Ogromna matryca, system autofokusa, zaśledzenie moka, pokrycie punktami autofokusa naszego kadru to jest też coś niesamowitego. Ostrzenie manualne z focus-picking brak potrzeby kalibracji obiektywu to jest naprawdę też ważna rzecz. Zupełnie pomijamy problemy z front focusem, czy back focusem. Cała konfiguracja wszystkich przycisków, no i to, że firmware jest cały czas wypuszczany. Dodatkowo można dorzucić takie rzeczy jak pixel shift. To jest bardzo fajna rzecz, jeżeli robimy jakieś wnętrze, architektury i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że z tej 40 milionowej matrycy może wyjść nam zdjęcie o rozdzielczości około 160 milionów pikseli. Super sprawa i faktycznie zrobiłem sobie kilka testowych zdjęć i widać tą różnicę, jak się przy, przybliży naprawdę w szczegółach, to robi y, robota i przy jakiejś architekturze, krajobrazach, czy też y, przy wnętrzach, czy nawet przy jakiejś produktówce otrzymują naprawdę fenomenalną jakość, ogromną rozdzielczość zdjęcia, to jest super sprawa. Następną rzeczą, dużą zaletą jest również stabilizacja matrycy, która jest wbudowana w aparat. To jest naprawdę super sprawa, bo zacząłem sobie robić testowo zdjęcia bez stabilizacji, i z te stabilizacją, i naprawdę bardzo dużo pomaga i zaczynam to czuwać, że nagle zaczynam schodzić z czasem do takich wartości, w których jakby w nikonie. Nawet, nawet się nie zbliżałem i nawet nie starałem się ich ustawiać. Natomiast tu spokojnie mogę i te zdjęcia wychodzą ostre. To jest dla wielu osób, zwłaszcza chyba osób, które wykonają reportaże, bardzo ważna, ważna rzecz, bardzo ważny aspekt. I ja to sam odczuwam i uważam to naprawdę za dużą, za dużą zaletę tego systemu. Ok, teraz przejdźmy do VAT. Jestem osobą taką, która potrzebuje zgłębić dokładnie system, przeczytać instrukcje od góry do dołu, zobaczyć do czego każda funkcja służy i tak samo sprawdzić w działaniu aparat. Więc yy, byłem bardzo krytyczny i chciałem sprawdzić, jakie wady ma ten system. Oczywiście każdy system ma wady, więc yy, tak samo i Sony. I może nawet nie Sony, ale też część tych wad jest jakby przypisana do yy, systemów bezdusterkowych. Pierwszą rzeczą jest. I tutaj zacznę od rzeczy, która może być wadą, ale niekoniecznie. Dla mnie w połowie. A mianowicie słynny brak ergonomii, czyli brak wygody w trzymaniu aparatów Sony. Powiem Wam tak: wydawało mi się, że mam całkiem dużą rękę. Oczywiście nie ma co ukrywać, lustrzanki są wygodniejsze, jeżeli chodzi o trzymanie, ale są też cięższe. I tak. Jestem w stanie utrzymać spokojnie aparat w jednej ręce, robić zdjęcia, nie ma z tym problemu. Dla mnie y, jest wygodnie, ale brakuje podparcia pod ostatni palec. Natomiast y, tak samo w Nikonie Z7, który trzymałem w ręce, czy w Canonie w EOS R też mi brakowało tego podparcia. Czy ten grip mógłby być większy? Może mógłby być większy. Nie wiem na ile by to coś zmieniało, ponieważ jak robię zdjęcia, to z reguły bardziej opieram i bardziej łapię za obiektyw, bo z reguły mam grubsze większe obiektywy, z takich korzystam i jakby opieram bardziej rękę jakby na obiektywie niż na body, i nie ma problemu, żebym robił zdjęcia. Natomiast spokojnie mogę robić w ten sposób zdjęcia. Brakuje mi podparcia, ale na pewno w przyszłości sobie kupię grip. Czy to jest wada? Myślę, że można. To zaliczyć do WAD. Natomiast jeżeli chodzi o Sony, o tym naprawdę legendarnym, już pisaniu, jak to jest niewygodne, to to jest nieprawda. Złapałem, robię zdjęcia, nie czuję jakoś, nie męczy mnie tu zupełnie, że coś jest nie tak. Robię zdjęcia i jest super. A jeżeli chodzi o ergonomię przycisków i wygodę, to już jest w ogóle wymysł, ponieważ jest super wygodnie te przyciski są umieszczone w naprawdę fajnych miejscach, nie ma problemu z obsługą, zwłaszcza, że można wszystko skonfigurować. To jest, to jest plus, to jest naprawdę plus, jeżeli chodzi o guzikologię, ponieważ w Nikonie mogłem tylko kilka rzeczy tak naprawdę ustawić, a tutaj mogę praktycznie wszystkie przyciski skonfigurować, w jaki sposób chcę. Natomiast Samo to, że nie mam podparcia pod ten palec i praktycznie żaden obecnie bezlusterkowiec w moim przypadku nie spełnia tego, no to uważam to jakby za wadę. Możliwe, że jak Panasonic, nie trzymałem nawet makiety nowego Panasonika płótnej klatki, który wyjdzie. Może być tak, że on będzie faktycznie większy, bo jest podobno duży i może coś w tym aspekcie zmienić. Natomiast uważam to. Powiedzmy zawadę, ale aż nie, nie aż taką dokuczającą, ponieważ jakby nie odczuwam tego za mocno na co dzień przy robieniu zdjęć. Drugą rzeczą, to akurat jest zapewne do Sony, nie wiem czy się uda mi to pokazać. Są lagi w menu, czyli najprawdopodobniej po prostu to też słyszałem, że procesor jest nie najszybszy. Nie ma problemu, jeżeli chodzę sobie po menu, wszystko działa ok. Ale spójrzcie, jak wejdę na górę i tu są zakładki u góry i, i chcę szybciej zmienić te zakładki. Zmieniam i są. O, jest opóźnienie. Jest y, nie zawsze, ale jest opóźnienie. O, właśnie teraz nawet choćby było. Y, I jakieś tam pół sekundy jest zawahania. Po prostu on zapewne ładuje w każdej zakładce y, jakby wszystkie funkcje. I nie działa to płynnie. No to uważam, zawada jest to do poprawienia. Nie jest to irytujące, ale, ale warto zwrócić uwagę na to. Następną rzeczą jest rzecz, która w zasadzie jest nie tylko problemem sony, natomiast wynika on z tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli punktach jakby detekcji kontrastu, nie detekcji fazy i w jaki sposób zachowuje się aparat. Mamy wybrany punkt, jak widzicie. I w momencie, jak będę chciał wyostrzyć, robi to momentalnie szybko, wszystko jest OK, wszystko ostrze. I teraz, tylko w szczególnych ustawieniach, jeżeli wybierzemy punkt, który jest poza detekcją fazy, czyli tutaj na przykład gdzieś na rogu, gdzie jest detekcja kontrastu, to aparat przy ustawieniu. Autofokusa ciągłego i właśnie ustawienia tego pojedynczego punktu, który wybieramy. Jeszcze on musi być mały, czyli dużo musi warunków zajść. W tym momencie, jak próbuję wyostrzyć, to zaczyna pompować. Przyłożę do mikrofonu, żeby było słychać, jakby to pompowanie. Ok. Słyszycie, cały czas pompuje. Jest problem z ustawieniem ostrości. On ustawi, natomiast jest z tym problem. I czytałem i ten problem występuje bez względu tak naprawdę na, na jakby model, konkretny model, czy też na obiektyw. Natomiast jest to w bardzo szczególnych warunkach, ponieważ mamy tu bardzo różne ustawienia autofokusa. Mamy również wielkość punktów, i to się dzieje tylko w tym małym punkcie, gdy on wychodzi jakby poza kadr detekcji fazy. W tym momencie jest pompowanie, i jest trochę problem z ustawieniem, z ustawieniem autofokusa. Natomiast mówię, no to jest w bardzo szczególnym, akurat przypadku. Ja nigdy z tego nie korzystałem w ten sposób, więc nie miałem problemu, ale przy testach moich, przy dokładnych testach zauważyłem to, więc również daje to zawadę. Następną rzeczą jest dość śmieszna sprawa, bo tutaj, w tym miejscu, mamy lampkę autofokusa. Wspomagania autofokusowe. No I teraz śmieszna rzecz. Ten obiektyw jest duży. I jak widzicie, on trochę zasłania. I faktycznie, jeżeli brakuje nam światła, lampka wspomagania świeci, ale obiektyw nam w połowie zasłania tą wiązkę światła, która pada gdzieś tam na ścianę, i praktycznie jest to bezużyteczne. No tutaj Sony. Halo, to jest obiektyw Sony, to jest body sony a one ze sobą nie współgrają, bo po prostu obiektyw zasłania yy, wspomaganie. No to jest dla mnie to jest dla mnie akurat rzecz, o którą mnie zadbało Sony i to jest lekki, według mnie, babol. Yy, z innymi obiektywami, które w większości, w zasadzie praktycznie wszystkie są mniejsze i chudsze, nie ma tego problemu, ale yy, z 85 i jeszcze nie patrzyłem, jak jest 2470, ale być może yy, jest podobnie, bo wydaje mi się, że yy, wielkość jest Dość podobna, no występuje ten sam problem. I ostatnią rzeczą jest bateria. Ta bateria nie jest, i myślę, że długo może nie być tak wydajna, jak to jest przy topowych lustrzankach. Nie ma ogólnie za, za dużego problemu, bo potrafi bo, bo, bo naprawdę zrobić dużo zdjęć ten aparat na baterii. Można oczywiście tam zmienić ustawienia, jeżeli ktoś komuś zależy na y, y, trzymaniu długim baterii, można ustawiać jasność, można ustawiać jakość wizjera, elektronicznego czy też ekranu, itd. i wydłużać dzięki temu żywotność baterii. Y, natomiast w A7R3 już poszło to bardzo do przodu w porównaniu z poprzednikami. I nie jest to takie męczące i spokojnie da się pracować. Natomiast y, uważam to za wadę, ale to jest no, oczywiście specjalnie nie jest zależne od, od, od producentów, ponieważ no, ten ekran cały czas działa, wizjer też jest ekranem i on cały czas się pali. Jakby to samo było w lustrzankach, to byłoby podobnie. Zresztą popracujmy z lustrzankami y, na Live View, włączmy i będzie u nas podobnie. I w zasadzie to wszystko z wad, czyli podsumowując, jakby ergonomia lagi w menu przy przychodzeniu jakby z grup. Nie zawsze to się dzieje, ale czasami to są takie tam chwila, niecałe pół sekundy, dosłownie zatrzymania. Te pompowanie w tym dolnym rogu. No mówię, to jest akurat na siłę, znaczy na siłę. No, jest to w bardzo szczególnych warunkach, ustawieniach i tak dalej W innych przypadkach to nie występuje, yy, i, ale znalazłem to, więc yy, warto to wymienić jako wadę. Yy, lampka F, co to jest to jest dla mnie po prostu, nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego yy, w taki sposób to zrobili, aczkolwiek z drugiej strony yy, za bardzo nie ma gdzie tej lampki dać. Czy mogliby ją przesunąć, dać w inne miejsce? No, być może mogli trochę by ją przesunąć bardziej w bok, aby nie zasłaniał jej obiektyw. No, ale uważam to za nieprzemyślaną rzecz. No i ta bateria, która oczywiście jest gorsza, więc w porównaniu do lustrzanki jest ona gorsza. Natomiast nie jest ona już aż tak problematyczna, jak to było we wcześniejszych modelach. I teraz króciutkie podsumowanie. Przeszedłem na system Sony z Nikona po 12 latach. Czy jestem zadowolony? Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony. Robiłem w zeszłym tygodniu krótki reportaż i to było naprawdę niesamowite: gdzie skupiałem się tylko na kadrze, wciskałem jeden guzik, miałem ostrzone na oku. Jak nie, to wykrywałem i automatycznie twarz. Super sprawa, rozdzielczość z tego jest niesamowita. Skuteczność, jakby działania autofokusa, też świetna. Do tego wizjer, na którym wszystko po prostu widzę. Nie martwię się też zbytnio o czas, ponieważ mogę schodzić do takich wartości, że w zasadzie już jest problemem ruch, a nie. Ruch na przykład osoby, czy też mój, a nie, nie stabilizacja obrazu, w sensie, że ręka mi się trzęsie i tak dalej. Więc stabilizacja też robi swoje duże wrażenie. No i też waga i rozmiar. No mówię, wizjer. To wszystko powoduje to, że po prostu robi mi się łatwiej. Na tym mi zależało i na tym, że jest celniej. To jest, to jest dla mnie duży plus. I nawet podczas niektórych sesji, co mi się właśnie zdarzyło pod koniec zeszłego roku, w połowie w zasadzie, no było to, że prawie połowa zdjęć poszła do śmieci, i to było dla mnie takie, taki cios, gdzie się zacząłem wtedy właśnie zastanawiać nad bezlustrem. I okazało się, że mi to gwarantuje. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o szkła. Sony naprawdę robi kawał dobrej roboty, jeżeli porównując nawet do Sigm. Fenomenalne wykonanie i tak samo ostre, naprawdę tak samo ostre mam porównanie, bo miałem cały komplet cały komplet artów. Natomiast no, są drogie. Są drogie, ale właśnie, to też jest jeden z mitów takich, że Sony ma drogie obiektywy z nie do końca. Te G Mastery to jest jakby najwyższa półka, jeżeli chodzi o Sony. I te G mastery są w cenach takich jak najwyższa półka Nikona czy Kanona. Takie 24,70 jest taka sama cena jak Kanona czy Nikona, takie 72,00 to jest podobna cena jak, jak u Canona czy Nikona. Więc jedyne czego może brakować to bardzo tanich, tych takich amatorskich, jakby szkieł, jeżeli chodzi o Sony. I myślę, że z tej perspektywy mogą być przedstawiane zawsze te rzeczy, że po prostu szkła są drogie, ponieważ nie ma tych takich z niższej półki, ale już Tamron zaczyna wstawiać swoje. Sigma też zaczęła robić już obiektywy dla, dla sony natywne, więc zaczyna to się też tam zmieniać mocno. No i oczywiście to będzie się wszystko rozwijało, ponieważ uważam, i, i, i tym możemy zakończyć też ten odcinek, że bez lustra. Zdecydowanie według mnie już w tym momencie wypierają lustrzanki, i kwestia kilku lat, i myślę, że zaczną nam się kończyć premiery nowych lustrzanek. I no niedługo lustrzanki skończą w taki sam sposób jak fotografia analogowa skończyła, czyli jest nadal, ale jest naprawdę już niszową i cyfrowa fotografia wyparła analogową. Tak samo według mnie, bez lusterkowca, wyprą lustrzanki. To już się zaczęło dziać w tym momencie. Mam nadzieję, że za bardzo was nie przynudziłem, ale to było dla mnie ważne, jakby powiedzenie całej historii. Dlaczego? Ponieważ to po 12 latach rozstałem się z Nikonem i, i, i to była bardzo poważna decyzja. No i co? Mogę tylko Was prosić o łapki do góry albo w dół, jak wam się nie podobało. O komentarze i subskrypcję mojego kanału. No i jak zawsze, macie jakiekolwiek pytania, chcecie coś się dowiedzieć albo mogę wam w czymś pomóc. Piszcie do mnie, piszcie maile, komentarze, czy też gdzieś na messengerze na Facebooku, też mnie znajdziecie, więc nie ma żadnego problemu. No i co, do zobaczenia, zapewne następnym razem zrobię Wam dokładniejszą recenzję całego aparatu. I też na pewno pojawią się recenzje obiektywów, o których też będę miał trochę do powiedzenia. Zatem trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Hej!